Witam serdecznie 25 listopada. Jesteśmy już w ostatnim tygodniu rozgrywek futbolowej Ligi Szóstek. Spotykamy się tak naprawdę na jej bezpośrednim finiszu, bo dzisiaj do rozegrania zostało 11 spotkań, jutro dwa ostatnie i jesteśmy po sezonie jesień 2024. Bardzo serdecznie witam. Nazywam się Rafał Gnutek i tradycyjnie zapraszam na magazyn Studio FLS. Zapraszamy, zaczynamy od Ligi A a więc od najwyższego szczebla rozgrywkowego. Tutaj niezmiennie, trudno też tu o zmiany, no bo Bejodem już jakiś czas temu zagwarantował sobie tytuł mistrzowski, natomiast w ubiegłym tygodniu kontynuuje swoją zwycięską serię, tym razem wygrywając dwa spotkania, jedno na boisku, pokonując 9 do 1 banerkę, a wcześniej... Wcześniej otrzymując walkover za mecz z CCKS-em chłopy, no i właśnie ten walkower zdecydował, że BODem zagwarantował sobie tytuł mistrzowski. Z kolei zwycięstwo ban z banerką powoduje, że już tylko jeden mecz został im do tego, aby cały sezon jesienny przejść, aby zespół Roberta Pudłowskiego cały sezon jesienny przeszedł bez jakiejkolwiek porażki. Zobaczymy, czy do tego dojdzie. Dzisiaj BJDem zagra właśnie o taką stawkę ze stomatologią stópka, a więc zespołem, który na pewno już zajmie miejsce trzecie w ligowej tabeli, no ale wracamy do analizy tego, co działo się w ubiegłym tygodniu. Wyjaśniły się nam kwestie również tego, kto zajmie miejsce drugie i trzecie. Mam tu na myśli ASY, GDA i TEP Edukacji oraz drużynę. Stomatologii Stupka. Te dwie drużyny na pewno zakończą sezon na podium właśnie w takim układzie, jak wspomniałem. Wciąż wiele przetasowań możliwych jest na kolejnych pozycjach, a to dlatego, że tutaj rezultaty układały się w bardzo różny sposób. Chyba najbardziej zacięte było spotkanie złotych chłopaków z Cybermachiną. Nie da się ukryć, te dwie ekipy prezentowały przez niemalże cały sezon bardzo wyrównany poziom. No i to też było widać w ostatnim meczu. W meczu ostatniego tygodnia, w którym te dwie ekipy spotkały się ze sobą. Cybermachina przed tym spotkaniem zachowywała jeszcze matematyczne szanse na to, żeby zgarnąć brązowe medale, no ale nawet jeśli by zwyciężyła, no to mogłoby o to być trudno. I tak do zwycięstwa nie doszło drużyna Karola Kęski. Remisuje 6 do 6 ze złotymi chłopakami, i po jednym punkcie przypisują sobie jedni i drudzy. Do rozegrania Cybermachina będzie miała jeszcze dwa mecze w tym tygodniu. To dlatego, że przełożyli jedno spotkanie w jednym z ostatnich tygodni, więc jeszcze awans o kilka pozycji, nawet na miejsce czwarte Cybermachina może zanotować. Jeśli chodzi o dół tabeli, no to tutaj większość mieliśmy już kwestii wyjaśnionych, dlatego że Znaliśmy trójkę Spadkowiczów, DC House Solutions i CCKS Chłopy, a więc dwóch Beniaminków, którzy tego sezonu w lidze A jednego jednorazowej przygody raczej wspominać dobrze nie będą, oraz Kraków Airport, który w poprzednim tygodniu do tej dwójki Spadkowiczów dołączył. Mimo to lotnicy żegnają się z uśmiechami na ustach z ligą A, bo ostatnie spotkanie wygrywają 3 do 2. Ostatnim przeciwnikiem Kraków Airport była drużyna. Była drużyna AS Maestro, no i tutaj w roli faworyta niewątpliwie do tego spotkania przystąpiła drużyna Łukasza Łepeckiego, no ale na boisku lepsi okazali się już zdegradowani z ligi A. Zawodnicy Kraków R. Pod do nich wędrują. Trzy punkty, ale one tak naprawdę nic nie zmieniają, jeśli chodzi o układ tabeli i ich sytuację na koniec sezonu. Na pewno Kraków Airport już z Ligą A się żegna i z trzecim spadkowiczem. Tak jak wspomniałem, jeszcze w tym tygodniu trochę przetasowań w środku stawki jest możliwych, natomiast na tych kluczowych pozycjach w Lidze A już wiele się nam e, nie zmienia, właściwie nic nie może się nam już tutaj zmienić. Jeśli chodzi właśnie o ten tydzień 15, który niezwykle krótki, no bo przypomnijmy, gramy dzisiaj i jutro dwa spotkania, e, wszystkie e, trzy mecze będziemy mieli dzisiaj z Ligia oraz jeden jutro, dwukrotnie zaprezentuje się nam Cybermachina, która tym samym musi dograć już sezon e, jesienny, będą mierzyć się z Banerką oraz z Hurtownią Eskot, dwóch przeciwników wymagających, którzy przez większość sezonu plasowali się w górnej części tabeli lub w okolicy tej właśnie górnej części tabeli, tak jak ma to miejsce aktualnie. Zobaczymy, jak cybermachina wypadnie, no bo mogą tutaj zakończyć na całkiem dobrej czwartej pozycji, nawet jeśli by się wszystko fajnie dla drużyny Karola Kęski poukładało. No ale hitem niewątpliwie tej rywalizacji tego tygodnia będzie pojedynek BJM ze stomatologią stópka, mimo że żadnej stawki. Jeśli chodzi o pozycję w tabeli nie będzie, no to BJM zagra o to, aby zagwarantować sobie mistrzostwo z 13, zwycięstwami, z 13 zwycięstwami w całym sezonie bez jakiejkolwiek straty punktów. Zobaczymy czy im się to uda, To ta weryfikacja dzisiaj wieczorem. No i będziemy mieli też ciekawe spotkanie Złotych Chłopaków z wicemistrzem, z asami GDI TB Edukacji. Złote chłopaki na pewno będą chciały się tutaj postawić wyżej notowanemu przeciwnikowi. Zobaczymy również jak to wyjdzie w praniu na boisku. W lidze B sporo się działo w ubiegłym tygodniu, dlatego że swoje zaległości nadrabiał sklepopon.com. Oni rozegrali dwa spotkania, oba zakończone zwycięstwami i to zdecydowanymi. Zresztą zgodnie z planem, bo pokonali Eskaro ubezpieczenia oraz śledziki. No, i te dwa zwycięstwa spowodowały, że zespół Marcina Marynowskiego zagwarantował sobie już na jeden mecz przed końcem tytuł mistrzowski. Serdecznie gratulujemy. No a skorzystali tutaj z kolejnego podknięcia drużyny ADGO. Zespół Adriana Sikory przegrywa 5-6 z Socjo z Wisła, i tym samym ponoszą trzecią porażkę z rzędu na koniec tej kampanii jesiennej. Stracili tytuł mistrzowski, no ale na ich szczęście nie stracą. Medali i nie stracą możliwości awansu, historycznego awansu do Ligi A. Drużyna Adriana Sikory zakończy ten sezon na miejscu drugim albo trzecim. To zależy od tubylców, którzy w ubiegłym tygodniu zgarnęli trzy punkty bez gry, gdyż na mecz nie zabrała się łapanka VLS i w tym tygodniu będą próbowali przypieczętować swoje ewentualne wicemistrzostwo. O tym zaraz nieco więcej. Natomiast ubiegły tydzień. Meczu tubylcom, tubylców nie przyniósł, meczu Adgo zakończył się porażką, no i ten, ten, w tej sytuacji Adgo przewodzi nad tubylcami już tylko dwoma punktami, zatem wszystko w rękach tubylców, wszystko, a właściwie mam na myśli wicemistrzostwo, bo nawet jeśli zakończą z taką samą liczbą punktów jak sklep opon.com przy ewentualnej porażce właśnie zespołu Marcina Marynowskiego, no to mecz bezpośredni na korzyść sklepu opon.com i oni na pewno już mistrzem będą. Wobec tych przetasowań ubiegłego tygodnia z czołowej trójki wypadł Persik Popkart Team, tak jak zresztą przewidywaliśmy. Drużyna Patryka Wilka zabraknie tych punktów nieco przynajmniej jednego, o ile nie więcej, przynajmniej na ten moment jednego punktu tracą do Medali zawodnicy Pershing Popcar Team, a może się okazać, że tych punktów zabraknie trzech. Zwłaszcza te mecze, w których brakowało Dawida Dziadany, no to były te mecze, w których Pershing potracił punkty i pewnie tym samym stracił szansę na historyczny awans do Ligi A. Mieliśmy też ciekawe spotkania na dole tabeli. Tak się złożyło, że łapanka oddając walkover tubylcom. Została ukorana trzema ujemnymi punktami, no i włączyła się ponownie do walki o utrzymanie. No już z tej walki na pewno e, <coughs> powinni wypisać się Wadowscy, to dlatego, że zwyciężyli nad Krakowską piłką 8 do 2 to okazałe zwycięstwo spowodowało właśnie, że Krakowska Piłka z ligi spada już na pewno. Dodatkowo Krakowska jeszcze jedną porażkę zaliczyła w ubiegłym tygodniu, ulegając Kalifornii 3 do 6. No i Wadowscy zagrają na pożegnanie ze śledzikami. Ten mecz będzie stawką głównie dla śledzików i łapanki, nawet jeśli tutaj Śledziki zwyciężą, to Wadowcy w lidze się na pewno utrzymają dzięki zwycięstwu z ubiegłego tygodnia. Wówczas z Ligi spadnie łapanka, jeśli zaś Śledziki nie dadzą, wygrać, nie dadzą rady wygrać, zremisują bądź przegrają, no to z Ligą B pożegna się zespół Michała Żurowskiego, dlatego niezwykle ważne tempo jednak Wadowskich ze Śledzikami, który czeka nas już dzisiaj, on rozjaśni sytuację, łapanki oraz śledzików na kolejny sezon. Jeśli chodzi o dwóch pozostałych spadkowiczów to tak jak powiedziałem Krakowska Piłka również tą porażką z Wadowskimi przypieczętowała już definitywnie swój spadek podobnie jak drużyna karą Ubezpieczenia która swój spadek przypieczętowała kilka tygodni temu, a ubiegłego tygodnia miło wspominać nie będzie, bo otrzymała dosyć wysoką porażkę 3 do 17 ze sklepem opon.com. Także w lidze B mamy jeszcze dwie niewiadome, nie wiemy kto sięgnie po wicemistrzostwo. Tutaj kwestia pomiędzy ADGO a tubylcami. ADGO będą mogli się tylko przyglądać tubylcom. Ich spotkaniu z CA Sharks. Natomiast yy, nie poznaliśmy też trzeciego Spadkowicza, którym będzie ktoś z pary łapanka śledziki. I tutaj też podobnie łapanka będzie mogła tylko z pozycji obserwatora przyglądać się temu meczo, meczowi śledzików yy, z Wadowskimi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Te dwa mecze yy, te dwa mecze już dzisiaj. I dzisiaj będziemy mieli też bardzo ciekawy pojedynek mistrza, świeżo upieczonego mistrza Ligi B, a więc sklepu opon.com, który zagra. Z NEBUDem, jednym z zespołów, który zaliczając pojedyncze porażki wypadł z wyścigu o medale, a jest na pewno zespołem, który na pewno stać na to, żeby sklepowi opon.com napsuć nieco krwi, więc to też na pewno będzie interesujący pojedynek, jeśli chodzi o harmonogram tygodnia 15. Dlatego w lidze B emocji nie powinno zabraknąć, bo jeszcze nie wszystko jest jasne. Tradycyjnie zapraszamy na plebiscyt na bramkę tygodnia, nasze propozycje w naszym magazynie, a głosowanie na naszym profilu facebookowym I tak wygląda bogata z naszej strony i z waszej przede wszystkim oferta oferta pro, propozycji na bramkę tygodnia 14. No widać końcówka sezonu mocno zmotywowała wielu zawodników do zdobywania przepięknych bramek. Zobaczymy która okaże się według was zwycięska. My zmierzamy do ligi C. Gdzie mieliśmy przed ubiegłym tygodniem dwie niewiadome, i to dwie bardzo duże, bo na górze ligowej tabeli. Jedną z niewiadomych było to, do kogo, się, do kogo trafi mistrzostwo. Tutaj do wyboru było: nic się nie stało albo Albatros. Jako pierwsi z jednym punktem straty w tabeli do nic się nie stało, Albatros przystąpił do swojego meczu. Oni zmierzyli się z Interem Kraków no i wygrali to spotkanie 4 do 1. Spełniając wszelkie wymagania ku temu, żeby czekać na piątkowy mecz, nic się nie stało z Omegą. Nic się nie stało, musiało ten mecz wygrać, musiało ten mecz wygrać, musiało ten mecz przynajmniej zremisować. No a oni ten mecz wygrali 10 do 6 i tym samym zagwarantowali sobie tytuł mistrzowski, którego drużynie nic się nie stało serdecznie. Gratulujemy naprawdę znakomity sezon w ich wykonaniu, zwłaszcza ta końcowa seria zwycięstw, no i przypieczętowanie tego jakże znaczącego tytułu w lidze C. Oni o jeden punkt, tak jak powiedziałem wyprzedzają Albatros. Drugą niewiadomą jest to kto zajmie miejsce trzecie przed tą kolejką na pozycji trzeciej plasowały się chłopaki z Baraków ale oni już swój sezon zakończyli no i czekali na odpowiedź Perły Kraków oraz Czyżyn te dwie drużyny były najmocniejszymi przeciwnikami w kontekście tego żeby chłopaków z Baraków z trzeciego miejsca zepchnąć no i Perła Kraków swój cel wykonała pokonując 8 do 3 Inter Kraków no i tym samym, Inter, tym samym Inter również stracił możliwość na zajęcie trzeciego miejsca. Na trzecie miejsce wskoczyła wspomniana przeze mnie Perła, no i oni teraz musieli oczekiwać na to, co zrobią z kolei. Czyżyny: Czyżyny do rozegrania po meczu Perły miały dwa spotkania. Jedno z niemalipy w ubiegłym tygodniu, no i tutaj zespół Michała Koniecznego wykonał swoją bardzo dobrą robotę, pokonując ich 6 do 3, mimo że przegrywał już to spotkanie 0 do 3. Także tutaj gratulacje dla Czyżyn. Podnieść się z tak trudnej sytuacji na pewno jest trudne dla drużyny Michała Koniecznego, ale się udało, jak widać, w ostatnim czasie w znakomitej formie zawodnicy Czyżyn. No i teraz wszystko w ich rękach, bo dzisiaj zagrają na Autobet Arenie z UKS-em a więc drużyną zdegradowaną już z ligi. C. Jeśli Czyżyny wygrają ten mecz, no to zakończą rywalizację na miejscu trzecim. Na pewno na to spotkanie będą spoglądać zawodnicy Perły Kraków i oczekiwać jakichś wieści z tego boiska. Także tutaj drużyny potrzebują zwycięstwa zobaczymy czy im się to uda już zrealizować na boisku. Także przed tygodniem 15 mamy jedną niewiadomą, jeśli chodzi o górę tabeli ligi C na dole właściwie wszystko jasne Black Hawksi UKS Kimbapę i Silicon Creation to drużyny, które z ligi spadły z uśmiechami na ustach ten sezon zakończyli zawodnicy Ryszarda Kalety, mam tu na myśli Black Hawksów bo wygrali 2 do 0 w ostatnim meczu tego sezonu pokonując UKS Kimbapę triumfy w ubiegłym tygodniu zaliczyły też drużyny Piometu oraz Achti, które pokonały które pokonały zespoły kolejno UKS Kimbapę i Silikonu Creations, a więc dwóch drużyn, które na pewno też obok Black Hawksów z Ligą C się nam pożegnają. Dobra, przechodzimy do tego, co nas czeka w tym tygodniu w Lidze C. No, tak jak wspomniałem, czekamy na to, co wydarzy się w meczu czyżyn z UKS-em gdyż czyżyny Grają tutaj o medal koloru brązowego. Potrzebują do tego zwycięstwa. Będzie też na pewno interesująco w meczu dwóch drużyn środkowej części tabeli, a właściwie dołu środkowej części tabeli, bo mam tu na myśli NZS FC oraz Omega. To na pewno będzie wyrównane spotkanie dwóch ekip o bardzo dobrej charakterystyce piłkarskiej. No i będzie też mecz niemal z Silicon Creations, który. Po tej serii meczów przegranych przez Niemalipy jest idealną okazją do tego, żeby zakończyć sezon zwycięstwem, gdyż Silicon Creations jeszcze w tym sezonie nie zapunktował na trzecim poziomie rozgrywkowym, w którym zresztą prezentował się nam w roli Benjaminka. Przechodzimy do ligi D, gdzie mistrzem od dłuższego, dłuższego czasu, bo jako pierwsi ten mistrzostwo sobie w tym sezonie zagwarantowali zawodnicy Lakado, oni wygrywają 7 do 5 nad KS Pauzą w meczu ubiegłego tygodnia i tym samym pomogli mocno drużynie ACF u Kraków, dlatego że KS Pauza nie wyprzedzi ich w ligowej tabeli i zakończy sezon na miejscu trzecim, ACF na miejscu drugim, a więc udała się ta. Końcówka ACF-owi bardzo dobrze. 12 punktów zdobytych w ostatnich czterech meczach i korzystny układ wyników w innych spotkaniach spowodował, że ACF zakończy tę rywalizację jako wicemistrz. KS Pauza, tak jak powiedziałem, na miejscu trzecim, choć jeszcze w ubiegłym tygodniu obie ekipy mógł wyprzedzić FC Kalinex. Oni potrzebowali do tego zwycięstwa nad rajską szkołą All Stars oraz nad mistrzem Lakado. No ale tutaj już przed meczem z Lakado wiemy, że. To się Kalineksowi nie uda, gdyż zremisowali oni 6 do 6 z rajską szkołą All Stars. Ten rezultat kończy tak naprawdę szansę Kalineksu na zajęcie miejsca w czołowej trójce. Warto tutaj zaznaczyć dwie fantastyczne bramki Kamila Stepaniaka, niemalże identyczne, zdobyte dla rajskiej szkoły, również mocno. Pokrzyżowały plany Kalineksu, także tutaj już wiele się nie zmieni. Może się zmienić jedynie to, że jeśli Kalineks w, w jutrzejszym spotkaniu z mistrzem zwycięży, to zakończy rywalizację na miejscu czwartym i przy ewentualnych jakichś przesunięciach gdzieś tam uda się im zakwalifikować do ligi C. Więc to spotkanie z mistrzem na pewno też będzie miało podwójną motywację, bo po pierwsze możliwość zajęcia miejsca czwartego, a nie siódmego, a także ewentualne pokonanie mistrza Ligi. Także tutaj na pewno Kalinek na to spotkanie przyjdzie mocno zmotywowany. Dużo się działo też w innych spotkaniach, głównie na dole tabeli, dlatego że spore grono drużyn było zamieszane w to, czy z ligi czasami nie spadnie. No i po tych wszystkich przetasowaniach poukładało nam się tak, że spada z Ligi BTCH oraz UBS Kraków. O tym, że Stare Wilki z Ligi D spadają wiedzieliśmy już jakiś czas temu, oni zresztą w ubiegłym tygodniu też przegrali swoje spotkanie, tym razem 3 do 7, z nieźle dysponowanym w tym sezonie Borkiem FC, natomiast nie znaliśmy dwóch pozostałych spadkowiczów, tutaj z grona aż pięciu zespołów należało wyłonić tych dwóch spadkowiczów, no i udało się, że tak powiem, spod topora uciec aptywowi, wściekłym psom i rekonwalescentom z kawina, z kolei pod ten topór wpadły drużyny UBS-u, Kraków oraz BTCH. Te dwie drużyny spadają z ligi D. Zabrakło po punkcie tak naprawdę i jednym i drugim, żeby gdzieś tam spróbować się wywinąć spod tego spadku, także tutaj. Te dwie ekipy dołączają do starych wilków. UBS Kraków w ubiegłym tygodniu zremisował 2 do 2 z rekonwalescentami z Kawina. Taki ten rezultat mieliśmy. ABTCH w ubiegłym tygodniu swojego spotkania już nie rozgrywało. Oni zakończyli sezon, czekali na to, co się wydarzy. No i w tabeli przeskoczył ich Aptiv, który pokonał 3 do 2 wściekłe psy. Tak to wyglądało w tygodniu ubiegłym w Lidze D. Także tak naprawdę mamy już niemalże wszystko rozstrzygnięte. Zresztą, tak jak powiedziałem, w Lidze D tylko jedno spotkanie w tym tygodniu. FC Kalinex zagra z lakado stawką dla Kalineksu ewentualne zajęcie miejsca czwartego na czwartym poziomie rozgrywkowym. Plebiscyn na interwencję tygodnia oczywiście nie zapominamy o naszych bramkarzach, których interwencję wybraliśmy jako propozycję, a wy głosujcie na tę najlepszą w tygodniu 14. Mamy pięć propozycji na interwencję tygodnia. Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu i przechodzę do Ligi E, gdzie również w ubiegłym tygodniu rozstrzygnęła nam się sprawa mistrzostwa. Mistrzem została drużyna Greatway. Oni byli najbardziej wyrównaną pod względem formy ekipą ligi E. No i Gradeway ubiegły tydzień kończy dwoma zwycięstwami, dwoma bardzo okazałymi 8 do 2 nad CJMU oraz 13 do 4 nad Grand Commerce. No i już to pierwsze zwycięstwo spowodowało, że Gradeway na pewno będzie mistrzem. W dodatku swój mecz przegrał Olympiakos, więc tutaj. Odpowiedzi ze strony głównego kandydata nie było. Olympiakos przegrał 3-4 z drużyną Black Decker, wolni strzelcy. No i przez chwilę zespół Łukasza Galusa plasował się na miejscu trzecim. Oni czekali na to, co zrobi KRK Lions. KRK Lions w piątkowy wieczór mierzyło się z drużyną Gramy swoje, potrzebowali do powrotu na tą trzecią pozycję, przynajmniej remisu, i ten remis osiągnęli. Co ciekawe, Karkalając w czterech ostatnich meczach zanotowało trzy takie remisy, więc ta końcówka sezonu spowodowała, że oni głównie odpadli z wyścigu po mistrzostwo, ale te brązowe, udało, brązowe medale udało im się uratować, dlatego też. Ta końcówka sezonu, mimo że gorsza wynikowo, no to kończy się szczęśliwie. W czołówce też utrzymuje się debiutant inny oprócz Gradewaya, bo cejodemu. Oni, co prawda, medalu nie wywalczą, ale to miejsce piąte na pewno. Może satysfakcjonować, biorąc pod uwagę, że to ich pierwszy sezon w naszych rozgrywkach. AKSWS również kończy sezon wygraną 6 do 1 nad ogniwem Bielany, i oni są tak naprawdę szóstą ekipą, która w tej ścisłej czołówce się plasowała. Pozostałe drużyny z nieco większymi stratami do czołówki. Chyba największym zaskoczeniem natomiast ubiegłego tygodnia jest zwycięstwo Waldeksu cegielnia nad KS-em Augustyn, który wydawało się, że w ostatnim czasie nieco się odrodził, uciekł ze strefy spadkowej, wygrał trzy mecze z rzędu, ale sezon kończy dwoma porażkami z rzędu. Tym razem zespół Kamila Samołyka właśnie przegrywa z zamykającym tabelę Waldexem i Waldex kończy tę kampanię z dwoma zwycięstwami i jedenastoma porażkami, więc tutaj rola Beniaminka nie okazała się aż tak mocno krzywdząca, natomiast tego ostatniego miejsca drużynie Bartosza Kardysia w tym sezonie nie udało się uniknąć, choć pewnie szybko Waldeks na ten poziom Ligi E może tutaj powrócić. Oprócz Waldeksu Cegielnia z Ligą E żegnają się doświadczona drużyna Grand Commerce, oni tak jak powiedziałem przegrali aż 4 do 13 z mistrzem tej ligi z Gatewayem oraz FC Turtelona, FLS-owy debiutant z tego sezonu FC Turtelona, która ubiegły tydzień Zakończyła porażką z Hitachi Energy 3 do 7, dlatego też oni już i tak nie mieli nawet matematycznych szans na to, żeby strefę spadkową opuścić. Tych trzech Spadkowiczów z ligą, z ligą E się żegna. Nie powiedziałem jeszcze tylko o jednym spotkaniu, w którym. Sushi Show wygrało z Hitachi Energy 7 do 4, więc też Sushi kończy ten sezon i też sezon dla nich pewnie trudny, trochę ze względów kadrowych. Wydaje się, że zespół Karola Rogali, zwłaszcza po tym co pokazywał między innymi w kampanii wiosennej, że stać ich na nieco więcej. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych sezonach. Choć jeszcze tego sezonu Sushi Show nie zakończyło, oni zagrają ze spadającym już na pewno z ligi E Grand Commerce i tym meczem zakończy się rywalizacja na piątym szczeblu rozgrywkowym. Przechodzimy na szósty poziom rozgrywkowy, gdzie mieliśmy tak naprawdę mecz całego sezonu ligi F. Doszło do niego dlatego, że Prokocimska. Tiki taka czekała na to, co wydarzy się w meczu Karpat Kraków z Progresem Kraków. No i ten mecz był niezwykle wyrównany, ale mimo wszystko trzy punkty powędrowały do Karpat Kraków oni potrzebowali tego zwycięstwa żeby zachować szansę na to żeby wyprzedzić Prokocimską Tiki Takę w bezpośrednim pojedynku no i mieliśmy tutaj dlatego finał sezonu kto wygrał zgarniał mistrzostwo i rzutem na taśmę Prokocimską Tiki Takę wyprzedzają Karpaty Kraków oni wygrywają ten mecz i to dosyć zdecydowanie bo aż 5 do 2 dlatego serdecznie gratulujemy zespołowi złożonemu z ukraińskich zawodników. Fantastyczna końcówka sezonu, udało się te mistrzostwo uratować mimo różnych perturbacji, no i do nich trafia mistrzostwo Ligi F, wicemistrzostwo, tak jak powiedziałem, dla prokocimskiej Tiki Taki, która ten tytuł mistrzowski traci tak naprawdę w ostatnim meczu tego sezonu. Na miejscu trzecim mamy Heineken. Oni przegrywają swój mecz dosyć wyraźnie 3 do 7 z geodzikami, ale nie mieli już specjalnej motywacji do tego, żeby w tym meczu zwyciężyć, bo. Jedyny zespół, który mógł ich jeszcze w tabeli wyprzecić, a więc Progres przegrał już w poniedziałek swój mecz, tak jak powiedziałem, z Karpatami Kraków i szansę na to stracił. Progres wyprzedziła też drużyna Polesia United, która zakończyła sezon okazałym zwycięstwem 6 do 1 nad FC Fartami, także Heineken zgarnia brązowe medale na poziomie Ligi F. No i mieliśmy jeszcze kwestię do rozstrzygnięcia taką, kto spadnie z Ligi jako trzeci. Było pewne, że z Ligą pożegna się Manchester. Oraz FC Farty. No i czekaliśmy na trzeciego spadkowicza. Najpierw w strefie spadkowej znajdowała się Okręgowa Rada Adwokacka z jednym punktem straty do Januszy Futbolu. I Okręgowa Rada Adwokacka swój mecz wygrała. Oni zwyciężyli swoje spotkanie w środę nad Orlim Kłem 3 do 1 dosyć niespodziewanie, no bo Orlikieł. To drużyna, która jeszcze tydzień czy dwa tygodnie temu była zamieszana w walkę o medale, no a kończą sezon trzema porażkami z rzędu, tym, w tym z ostatecznie zdegradowaną ekipą, bo Janusze Futbolu zdołali również skutecznie odpowiedzieć na zwycięstwo Okręgowej Rady Adwokackiej. Janusze Futbolu pokonali również wyżej notowaną drużynę GKS Morenka, 6 do 2, i również tutaj jakiś kryzys w końcówce sezonu przydarzył się. GKS-owi Moręce, gdyż oni zanotowali z kolei cztery porażki z rzędu na koniec i również wypadli z tego wyścigu medalowego. Także ostatecznie Janusze futbolu rzutem na taśmę utrzymują się. Nie będzie trzeciego spadku z rzędu, jeśli chodzi o, jeśli chodzi właśnie o Januszy futbolu. Także także tutaj z ligą żegna się ostatecznie Okręgowa Rada Adwokacka która co prawda zdobyła taką samą liczbę punktów jak futbola pozycyjny, ale tutaj o tym kto spada z ligi zdecydował mecz bezpośredni, który zakończył się muszę to odkopać, a w meczu bezpośrednim był remis 3 do 3, więc zdecydował bilans bramkowy, który o 7 bramek lepszy miała o 8 bramek lepszy miała drużyna futbolu Apozycyjnego. Także rzutem na taśmę: futbol apozycyjny się w Lidze utrzymuje, spada z kolei z Ligi F Okręgowa Rada Adwokacka. W tym tygodniu już meczów Ligi F nie będzie, sezon dobiegł końca. Nie dobiegł końca jeszcze w Lidze G, bo tam jedno spotkanie pomiędzy Inglorious Bastards i krakowską piłką, tutaj, tak naprawdę. Mecz bez większej stawki dla jednych i drugich, ale wróćmy do tego, co działo się w ubiegłym tygodniu. A działo się dosyć dużo, bo tytuł mistrzowski zagwarantowała sobie drużyna Game Swift. Oni potrzebowali zwycięstwa nad Casual Kickers no i wykonali, wykonali to, co chcieli wykonać już wcześniej pokonując RKS to nawet nie są oni, a teraz pokonali Casual Kickers 2 do 1 i zagwarantowali sobie samodzielne mistrzostwo, nazywam to tak, ponieważ mogli zakończyć z taką samą liczbą punktów jak ElectroSmart, ale wygrali ten mecz z Casual Kickers 2 do 1 i przepieczętowali ten tytuł mistrzowski ostatecznie, także Game Swift jest, był już mistrzem wcześniej, po meczu z RKS to nawet nie są oni, chciałbym to jasno zaznaczyć, teraz Wygrał tę ligę z trzema punktami przewagi nad elektrosmartem który również wygrał swoje spotkanie w ubiegłym tygodniu pokonując 11 do 2 Kraków Wild Dogs. Największą zadyszkę chyba w końcówce sezonu złapała krakowska piłka B, a więc lider, który przez niemalże pół sezonu dzierżył pozycję lidera w Lidze G. Końcówka sezonu bardzo nieudana, aż pięć porażek im się przydarzyło w sześciu ostatnich meczach. No i krakowska piłka skończy prawdopodobnie na miejscu siódmym, chyba, że uda się dzisiaj zwyciężyć, no to na miejscu szóstym. Na miejscu trzecim zaś skończy drużyna Patetik. Która pokonała chyba zresztą zgodnie z planem nieco niżej notowany Garrison, Barber 5 do 2. Zwycięstwem zakończy też sezon ekipa bagrewce, która wygrała 4 do 2 nad Inglorious Bastards. Oni też, gdyby nie ta zadyszka. W końcówce sezonu, kiedy przydarzyły im się trzy porażki z rzędu, z pewnością mogliby zakończyć sezon na pozycjach medalowych. To się im nie udało. Nie udało się to, to też drużynie FC Urban, która zaczęła nieco wolno, dopiero w drugiej części sezonu zaczęli punktować bardzo regularnie. Ale ostatecznie do tego mistrzostwa, do tego medalu zabrakło trzech punktów. Tak jak powiedziałem, mistrzem Game Swift i to już od dwóch tygodni, wicemistrzem Electrosmart i trzecie miejsce dla Patetic. Tak to wygląda po tygodniu 14. Do rozegrania zostało jedno spotkanie: Inglorious Bastards kontra Krakowska Piłka. B. To już wszystko. Tak wygląda sytuacja właściwie już na końcu tego sezonu. No za tydzień spotkamy się jeszcze na krótkim podsumowaniu tego co się nam wydarzyło i jesteśmy w kontakcie, bo jutro oprócz tego, że kończymy sezon jesienny, to zaczynamy sezon zimowy. No, a za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, kłaniam się.